Cześć, jestem Michał i od dziecka mam nieodpartą potrzebę do wartościowania przez innych. Teraz, kiedy widzę te wasze cudne spojrzenia, pełne zachwytu nad moją skromną osobą, to dosłownie mam motyle w brzuchu. Znacie to? Lubicie? Bo ja uwielbiam. Mogę się wtedy poczuć niczym Cezar. Otwierający igrzyska. Ave. Ja. Cudowne współczucie, nieprawdaż? Ale nie jest to takie proste. Od kiedy sięgam pamięcią w przeszłość, bo wiecie, mężczyzna, kiedy osiągnie pewien dostojny wiek, to powoli zaczyna żyć wspomnieniami, które z powtórzenia na powtórzenie stają się coraz bardziej epickie. Tak więc, kiedy wracam pamięcią do czasów podstawówki, to wolę ich sobie nie przypominać. I jakbym nie ubarwił tej historii, wychodzi z niej jedno. Jedyna forma uznania to to, że mi koledzy nie zjedzą śniadania. W technikum nie było wcale lepiej. Ale dumy Cezara we mnie to nie złamało. Si vis pacem, parabellum. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Zacząłem mianowicie trenować sztuki walki. Poziomu uznania u kolegów to nie zwiększyło, aczkolwiek przestałem hodować śliwki. Co się tak patrzysz? Przecież nie te w sadzie, pod oczami. Latami walczyłem o uznanie innych. Ale ono przychodzi nagle i w najmniej spodziewanych momentach. Żeby to udowodnić, opowiem wam teraz trzy historie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jadąc nocnym pociągiem relacji Poznań-Kraków byłem jedynym pasażerem w wagonie. Wiecie, warunki do nauki idealne. Do czasu. W Łodzi wagon został zasiedlony przez lokalnych kibiców piłkarskich. Z hukiem przetoczyli się przez korytarz, a kilku z nich otworzyło drzwi do mojego przedziału. Mówię wam, poczułem się, jakbym spojrzał w oczy bestii. Panowie z wrodzoną kulturą rzucili do mnie pytanie. Gościu, a ty tutaj czego? Nie wiem, w jaki sposób znalazłem sobie tyle opanowania. Widocznie na ludzi tak działają sytuacje beznadziejne. Z pełną nonszalancją, nie odrywając wzroku od kartki, odpowiedziałem. Uczę się. O 11:30 mam obronę magisterki. Kibole, lekko zdezorientowani, popatrzyli po sobie. Jeden z nich mi odpowiedział. A to sorry, my do kwiatu inteligencji nic nie mamy. W Krakowie, krocząc niczym Cezar, szpalerze zakutych zbroje, niczym pretorianie policjantów, pomyślałem, że nawet kibol potrafi docenić wielki umysł. Kolejny raz uznanie dopadło mnie niczym sraczka podczas Open Mic w Rybniku. Występ uznaję za udany, rozbawiłem całą publiczność, tą znacząco dojrzałą i zająłem szacowne pierwsze miejsce. Od końca. Jednakże po imprezie podeszła do mnie stereotypowa, ponętna, cycata, ruda blondyna. I trzepocząc rzęsami wyznała. No wiesz, w sumie to ty byłeś śmieszny. Ale tak inaczej. Poczułem, że moje serce rośnie. Poprawiłem na głowie mój mentalny wieniec laurowy i uśmiechnąłem się sam do siebie. Wszak nie zawsze można kulturalnym wystąpieniem dotrzeć do podświadomości odbiorcy.
Ale to wszystko jest niczym w porównaniu z uznaniem, jakie dostajemy od ludzi ulicy. We wakacje pracowałem w przedszkolu. Jeden z codziennych spacerów został zwieńczony lodami. Kiedy moi podopieczni dostali już swoje porcje i zaczęli je namiętnie wcierać w ubrania, odsunąłem się, żeby nie robić sztucznego tłoku. Traf chciał, że na ławeczce z boku siedziało dwóch panów, którzy kontemplowali głęboką filozofię życia. Wtem jeden z nich się odezwał. Ja to szanuję, facet ma jaja. Ty, ale o co ci chodzi? Zapytał drugi. Nie widzisz? Gościu w przedszkolu pracuje. To ci to gorsze od bycia klawiszem we więźniu. Klawisz, jak co, to se pałeczką popiści i ma spokój. A ten co? Co najwyżej se pokrzyczy. A nie krzyczy. I ja to szanuję. Ty, ale ty przecież nigdy klawiszem we więźniu nie byłeś. Powiedział po chwili zastanowienia drugi. Nie, ale 3 wyroki odsiedziałem. Wtedy zrozumiałem, co czuł Cezar. Wielbiony przez lud za swoje czyny. Zatem jestem Michał. Jestem Cezarem. Mam natręctwo odbierania dowodów mojej boskości. No bo przecież jedyne, co się w życiu liczy, to uznanie innych, prawda? Niektórzy z nas walczą o nie z całych sił, nawet za wszelką cenę, dając się chociażby znokautować fame MMA za duże pieniądze. Co tam szpital? Ważne jest te 45 sekund chwały. Ale prawdziwe uznanie przychodzi po cichu i bez splendoru. A dostajemy je za rzeczy proste, ale fundamentalne. Dobro, profesjonalizm, szczerą miłość. Miało być śmiesznie, a wyszło jak zwykle. Jednakże z całego serca życzę wam, żebyście potrafili szukać sytuacji i ludzi, którzy docenią was za to, kim jesteście, a nie za to, kim by chcieli was widzieć. Na koniec zatem więc niech wybrzmi gromkie Ave, ja. Nie. Ave, wy.